Witam wszystkich. Chciałbym Wam pokazać, jak zrobić przeźroczyste logo GIMP. Będzie nam do tego potrzebny program GIMP 2.6. No i wybrane logo, które tam już sobie znaleźliście. Ja dla przykładu mam literkę Z. Więc tak, powiększamy, żeby było lepiej widać. Tu jest taka różdżka, wciskamy tę różdżkę, zaznaczamy sobie tutaj ten obszar, wciskamy warstwa, przeźroczystość, dodaj kanał alfa. Teraz tak, żeby było szybciej, to wciskamy literkę Z i delete. Teraz dalej wciskamy różdżkę i zaznaczamy Z i delete. Jeszcze nie wszystko się zaznaczyło, więc wciskamy różdżkę Z i delete. Jeśli mamy już wszystko zaznaczone, to wciskamy obraz, skaluj obraz, wciskamy tutaj ten znaczek i teraz dopiero zmieniamy wymiary 16 na 12, bo tylko w takich mam odpali logo. Wciskamy przez skaluj. Też nam się obraz zmniejszy. Wciskamy klik. Zapisz jako. I tutaj co bardzo ważne, musimy zmienić na nazwę targa. Targ. TGA musi być. Wybieramy to. Tu w nazwie wpisujemy TGA. Żeby zapisz. Jeśli tego byśmy nie zrobili, to nie odpaliłoby nam loga. Zapisz i zapisz. Teraz już mamy na pulpicie zrobione oto logo. Musimy teraz wejść do Netina, gdzie mamy zainstalowanego. Wejść w folder upload. I tutaj musimy po prostu wrzucić to logo. Jeśli wrzuciliśmy, możemy zamknąć. W tym momencie możemy odpalić mapkę. Odpalamy. Odpaliło. Czekam, aż się włączy. Więc tam wybieramy metkę, logujemy się. Czekamy, aż się wszystko ładnie załączy. Ok, jesteśmy. Wchodzimy w ten gildi. Teraz logo. I tutaj w tym miejscu mamy to logo, któreśmy zrobili. Tutaj są moje wcześniejsze, które wybieram do swojej gildi. Więc tak jak się chcę zmienić. Dam OK. Czekamy, aż się załączy. I już mamy nasze logo. Więc to tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Cześć.